Cześć, tu Kałach. Witam Was w kolejnym epizodzie Stainless Steel w Medieval Total War 2. No i aktualnie chyba spisowaliśmy ze wszystkim, co było po prostu możliwe, jeszcze Nowogród, ale to nasz dyplomata raczej powinien sobie powoli tutaj dojść. Ty już nie masz ruchu, ty zostałeś pobity przez armię buntowników, z tego co pamiętam, jak nagrywałem, ty będziesz szedł ich rozbić. No i staramy się utworzyć miasta, twierdzę, coś na zasadzie Adiego, tylko paręset lat wcześniej. Nawet nie paręset, no. I będziemy robić takie defensywne jakby miasta i garnizony w razie ataku Nowogrodu albo Kijowa. Około 75. tury, czyli zostały nam 3 tury do najazdu Mongołów, więc muszę się troszeczkę śpieszyć. Z tego bym nie chciał robić miast, twierdz. Z tego bym chciał zrobić twierdzę i już się robimy, więc bardzo fajnie. Tu nam zostało po ruchu... Chyba muszę skipnąć turkę. Ojej, zapomniałem cię ruszyć. Nieważne. Będziemy utrzymywali Wrocław i Szczecin jako miasta twierdze, ale burza u mnie idzie. Pewnie nie słyszycie, bo mój mikrofon tego nie wyłapie. Ale teraz jest uber burza. Niech ta tura sobie po prostu przejdzie. Jest uber burza, gdy to nagrywam. I prawdopodobnie to będzie ten odcinek, w którym przygotujemy się już tak konkretnie po prostu na Niemcy. Dobra, na początku chcę zobaczyć Wrocław i chcę zobaczyć, tak, mogę, Castle Upgrade i Szczecin. Jeszcze nie mogę zrobić Castle Upgrade, czyli w następnej turze na pewno cię będę mógł zupgrade'ować. We Wrocławiu mamy bardzo duży garnizon, więc ja bym troszeczkę tego garnizonu chciał uszczuplić i rzucić go na Szczecin, żebyś sobie tutaj siedział, a Wrocław, ty się ulepszaj, ty mi nic nie szkul. Dobra, zobaczmy wiadomości turowe. Kingdom of France, Kingdom of Genoa. Okej, okay, poziom rekrutacji, okej. Okay, to okej, okay, wieści rodowe, okej. Okay, gotowe do ulepszenia, okej. Okay, najbardziej rozwinięta frakcja przewinęłem. Śmierć nawiedza nasz kraj. Niestety w Toruniu, abstrahując tego już od mojej serii, abstrahując tego od serii po prostu panem Rydzykiem, gospodarka wraca na naprawdę wysoki poziom. Królewiec stał się miastem, bardzo się cieszę. Więc wrzucimy sobie 3 czy 4, tu jest 5, tu jest... Wrzuć to, a później wrzucisz port. Visby mogę rozwinąć? Nie mogę rozwinąć. To Visby się będzie rozwijało 10 lat. Rygę nie potrzebuję rozwijać, chociaż w sumie rzuć. W Rewalu robisz się Turku, potem wrzucisz to, świetnie. Psków, to będzie miasto twierdza, miasto zamek, wrzuć mi tutaj Mańcy, w Polosk, Polosk tutaj nie potrzebujemy dużych, mocnych murów, tak szczerze, więc minus 0,5, no świetnie, jeżeli chodzi o przyrost ludności, to tutaj jest coś pięknego po prostu, zrób to sobie na takim rozdziale. W Nowogrodzie by wypadało coś naprawdę zarąbistego postawić, co pomogłoby mi w obronie, lecz nie mam takich rzeczy do wybudowania, więc może weźmy sobie... Abi, to by dało duże tutaj nawrócenia i tak dalej, to by dało trebuszety, mangome, okej. Okay. Weź to jednak wrzucimy. Smoleńsk. W Smoleńsku kończą się robić drogi. Przydałoby się to, wzmocnione mury obronne, ale tu jest tyle rzeczy naprawdę do wybudowania. Rekrutacja też jest tak potężnie fajna w tym Smoleńsku, że to jest naprawdę piękne. I Smoleńsk jest naszym miastem, Boże, logopedów mnie zaatakował za wcześnie w tym odcinku. Jest naszą twierdzą. Smoleńsk. I tutaj będziemy starali się bronić, więc te mury nie będzie głupio wyprodukować. Tutaj będę miał darmowe jednostki, tak? Mogę utrzymywać za darmo te jednostki. A dajmy na to, jakbym wyjął ciebie ze Smoleńska, to czy te jednostki utrzymywałyby się za darmo? Oczywiście, że nie. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No cóż, trudno. Będziemy to dalej trzymać. I w Smoleńsku zleciłem budowę? Tak. Dobra, Briańsk będzie też bardzo ważnym ośrodkiem do obrony. Chapel, Practice Range, tu by się arczerzy akurat przydali trochę. Chociaż wrzuciłbym ten chapel, wiesz co, wrzuć mi Practice Range, niech będzie. Priest, gdzie ty miałeś sobie chodzić? Ty sobie chodzisz tutaj. Księżniczka, cholera wie, po co ci tam wysłałem nawet. Już nawet nie pamiętam. A ty sobie podejdziesz do Nowogrodu i spytasz się o Pisa, bo nie chciałbym was naprawdę rozpieprzyć. Vene Generous i macie mi dać legendę mapy i zero praw handlowych. Dobra, bijcie się z Kijowem i bijcie się z tym. Mój dyplomata sobie to zostanie. Aktualnie jesteśmy bez żadnej wojny, co jest przezarąbistą sprawą. Stanę sobie tu. Tutaj jest armia, widzę, pronajemnicza, więc ta armia może zostać skierowana. Wiesz co, oni dużo kasy ciągną i to definitywnie dużo pieniędzy ciągną. Więc wiesz co, bracie? My cię po prostu wycofamy. Względem tych armii to ty tak. Ty w Briańsku się możesz przeszkolić. Tak, się możesz szkolić w Briańsku, będziesz leciał do Briańska. Tych buntowników to po prostu teraz sobie rozbiję.
zwykłym takim puszem. I ty przeszkolić chyba też... I ty będziesz musiał lecieć prawdopodobnie do Nowogrodu się przeszkolić. Oczywiście, że tak. Więc ty, twoja droga będzie, przyjacielu, zaplanowana na Nowogród i tam się będziesz przeszkalać. Ty masz być garnizonem nowogrodzkim, z tego co ja pamiętam. Ty będziesz garnizonem nowogrodzkim, więc będziesz sobie tutaj po prostu siedzieć. I tyle. Dobra, czyli prawo mamy ogarnięte. Mińsk. Co bym chciał w Mińsku postawić? Blacksmith? No niekoniecznie. To też niekoniecznie. W Mińsku mogę podnieść podatki? Podniosę sobie na normalne. Super. Będziecie wkurzeni, ale no trudno. No, priest jeszcze jeden. Tutaj bardzo dużo tych priestów nawraca, więc tutaj powinien być ten katolicyzm wkrótce na wysokim poziomie. W Wilnie. Nie mogę podatków podnieść, jest to fajna twierdza. Wrzucisz mi to, bo to mi da 1% ludności. W Rydze robiliśmy, w Rewalu robiliśmy. Grodno. Grodno, wow, ale błysło. Co tu się dzieje? Grodno, większe miasteczko. Czy ja bym chciał tu coś po prostu pieprznąć? Stoneman's Hut bym może mógł wrzucić, premia do szczęścia, ulepszenia. Wiesz co, wrzucę tego Stoneman's Hut i po prostu jak widzę, że to jest niebiesko, to zwerbuję tu dwa oddziały. Niech będzie. W Królewcu mamy normalne podatki i tutaj się budują rzeczy, więc good. W Płocku, nie wiem, postawisz Ina czy Churcha? Ina postawisz, okej. Okay. Kraków to jest naprawdę kopalnia pieniążków i cały nasz rozwój idzie praktycznie przez Kraków. Następny poziom osady na 19, mamy 13 tysięcy ludzi w mieście, więc ja bym proponował wrzucić i kopalnię, i to bym zrobił, ale zrobię sobie to jako pierwsze. W Haliczu, Halicz to jest miasto, które dopiero będziemy rozwijać, zróbmy sobie tutaj bramy. W Baji, Baja. W Baj sobie postawimy, tutaj garnizonu praktycznie nie ma żadnego, a cały czas mnie mogą z południa zaatakować, ale postawię sobie, mogę tutaj Ina, tutaj jest dochód z podatków, tu są drogi, tu jest to, tu jest Balista Maker, to by dużo dało, ale zrobię sobie farmę aktualnie w Baj. No i chyba to wszystkie miasta sprawdziłem, tak szczerze mówiąc. No, Wrocław będzie gotowy dopiero za 4 tury, więc zobaczycie, ile to będzie klikania, to jest po prostu straszne. Niech się te oddziały po prostu moje rozchodzą. No i aktualnie przychodzi czas pokoju dla Polski, czas pokoju dla nas, w którym musimy się przygotować na uderzenie w stronę Cesarstwa Niemieckiego, gdyż ja planuję zaatakować Cesarstwo Niemieckie. Może jakimś cudem ekskomunikują Holy Roman Empire. Całkowicie z chęcią wbiłbym się w nich. O, tutaj mam jeszcze dyplomatę koło Bizancjum, całkowicie o tym zapomniałem. Nawiązałbym handel z jakimiś tam krajami w Afryce, typu wiecie, Maurycy, Mamelucy, albo na przykład, gdzie ty będziesz? A bądź sobie, w którym mieście jesteś? Kolejna księżniczka w Krakowie? Dobra. Zaślubiny, dyplomatyczne wieści, republikowe zerwali rozejm, bardzo dobrze. Jakbym się wbił w plecy, to inne kraje by mnie znienawidziły, no trudno. Szczecin może zostać rozwinięty? Jeszcze nie. Co wy sobie naprawdę ze mnie je robicie? Powoli to się strasznie rozwija. No i tutaj będziemy mieli aktualnie klikanie tur w Kafa. W Kafie się musimy rozwinąć szybko. Bo potrzebuję tutaj dużo ludności i dużo nowych jednostek zwerbowanych. Postaw mi ty, żebyś tu szczęście miał, to ja bym Churcha postawił albo Town Halla, ale postawisz mi to i zrobimy cię tak i te dwa oddziały będą leciały tutaj do Kafy i tych najemników rozpuścimy. Ty lecisz gdzie? Do Briańska się przetrenować? Tak, ty lecisz do Briańska definitywnie na trening i ty w Briańsku się doszkalasz. Czyli nie mogę tego wszystkiego doszkolić. No trudno, będziemy musieli poczekać. Ty lecisz do Nowogrodu, będziesz się tam szkolić i później będziesz moją armią taką ofensywną. Chyba, że was zdisbanduję. W sumie disbandowanie tych jednostek byłoby naprawdę debilnym ruchem. Passive Spear Militia, oni mają dobry pancerz. Tutaj są Merchant Cavalry Militia. Wiecie co? Ja sobie tutaj zacznę już rekrutację w tych Smoleńskach i tak dalej. Futat Men Arms, Boże, to jest coś pięknego. Nie, ja muszę zacząć rekrutację, moi drodzy, jednostek na wojnę z tymi, nie? Dobra, tu sobie postawimy w Smoleńsku to, w Briańsku... O, Piast Nobles, niech będzie. W Preslawie oczywiście nic, bo to się jeszcze na zamek nie przerobiło. Dobra, znowu wyklikałem wszystko. Względem armii to żadnej armii już tutaj nigdzie nie mam, bo wszystko zostało po prostu podzielone na, wiecie, podzielone na kwadraty. Ty se stój przy tej Moskwie w sumie jako dyplomata, szpieg podejdzie tutaj, no Mongołowie zaraz mają uderzyć, więc na to się tak w głównej mierze nastawiam. Ej, to Bizancjum jest naprawdę OP, cholernie OP jesteście. Cholernie jesteście OP, Bizancjum.
Naprawdę boję się ataku z waszej strony. Kolejna tura. Ten chyba odcinek będzie tak stricte przeklikany, przegadany niestety. O, Papal States będzie kolejnego mojego sprawdzał, ale chyba mu się udało i nie zetną mu łba za herezję po prostu. Papal State powinien się zająć tymi heretykami na moim terytorium, a nie moimi priestami, których mnie kurde niszczy i nie nawracają mi prowincji. To jest oczywiście bardzo przykre. Pierwszy raz w tej kampanii chyba nadszedł czas pokoju, że nikt mnie nie atakuje, nikt ode mnie nic nie chce. Wreszcie mogę się jakoś pozbierać, nie chcę nic. Wreszcie się mogę pozbierać, uniewinniony, no i bardzo dobrze. Wojna wypowiedziana, Holy Roman Empire, the Byzantine Empire. I to mi się bardzo podoba, moi szpiedzy tutaj pozdychali. Czy mógłbym w Wrocławiu szpiega nająć? Mogę. Mógłbym w Szczecinie nająć szpiega? Mógłbym, ale to pewnie ludność by kosztowała. O, już robimy upgrade'y, świetnie. Wrocław będzie dosłownie za dwie tury. Dobra, moja potężna armia, gdzie jest? Doszkolić tutaj nic nie mogę, ale bym to... Polish Knights, Boże, utrzymanie tego jest cholernie drogie, ale jak to są naprawdę dobre jednostki. Nie mogę się po prostu powstrzymać z rekrutacją tak dobrych polskich jednostek. Muszę tego narekrutować i ruszyć na Niemcy. Dobra, to zostanie wszystko wyprodukowane. Gdzie jest ta potężna armia, która miała iść w stronę Nowogrodu? Ty już jesteś w Nowogrodzie? Nie jesteś. Ej, halo? A to ty tu jesteś, o mój Boże, już się bałem, że cię jakieś szpiedzy po prostu przemienili na rebelsów. Tu jest gut. O, Peryslaw, świetnie, zamieniłeś się w zamek, idealnie wręcz, przyjacielu. To teraz zrobimy co? Coś do defensywki by się przydało, no to zrobimy to, żeby mnie ludzie po prostu tutaj pokochali. Później zrobimy Bowiera i tyle. Wy sobie wejdziecie tutaj do kafy. Wasi najemnicy z kafy wyjdą i zostaniecie wszyscy bezpowrotnie po prostu rozwiązani. Oczywiście, że tak. I kafa ma robić powoli jakieś pieniążki. W Oleszu stoją trzy. Duże podatki w Olesze są? No to dajmy normalne. W kafie też wrzucimy normalne. To się wyprodukuje. Po tym się wyprodukuje Town Hall. Po tym się wyprodukuje Church. Baja się rozwija bardzo powoli, ale jednak idzie to wszystko do przodu, więc spoko. Kraków. Swoją drogą. Raz, dwa, trzy, cztery. Zwerbujesz mi tutaj te jednostki. Wrocław za ile? Za dwie tury. Dobra. Mińsk. Podkurwieni jesteście. Tutaj nie mogę nic doszkolić w Smoleńsku. Te jednostki nie były do przeszkolenia, czy... Cholera już to wie po prostu. Dobra, zobaczymy. W Nowogrodzie coś ciekawego? Nic ciekawego. W Pskowie mam do zwerbowania. Super. Więc postawimy sobie ciebie, zabierzemy sobie też ciebie, przyjacielu, i postawimy tutaj jeden oddział też do pilnowania. Puszczamy dalej. Aktualnie tak będą wyglądać te tury. Mówiąc tak całkowicie szczerze, no bo to już jest ten po prostu moment w kampanii, w którym musimy się naprawdę przygotować na atak na Cesarstwo Niemieckie, bo gdybyśmy tego po prostu nie zrobili, to wbijanie się w Cesarstwo Niemieckie nie będzie miało żadnego po prostu sensu. Dodatkowo będę musiał wysłać chyba dyplomatę, żeby zerwać z nimi sojusz, chociaż cholera wie, kto też ma sojusz z Cesarstwem Niemieckim. I może jak zobaczą, że Królestwo Polskie, które jest tak potężne, wbija się w Cesarstwo Niemieckie, to może wtedy po prostu się odważą też zaatakować. Dyplomacja, Cesarstwo Niemieckie. My mamy sojusz z Danią, z Holy Roman Empire i z Hungary. Wy macie wrogów. O, wy macie... Oni mają od cholery wrogów. Francję, kalifat i tak dalej. O, w mordę. To aż warto jest wykorzystać. Relacje polepszone z Papal State'em. Dyplomatyczne wieści. Okej. Okay. Dobra, słuchaj. Ze Szczecina szpieg. Lecisz od razu z bomby, stary. Szukać tutaj tych osad. Tu jest Magdeburg i zobaczcie, że on jest praktycznie pusty. Tu jest druga osada i to jest Praga i ona też jest pusta, więc z Wrocławia będę w stanie wyprowadzić uderzenie naprawdę potężne. Ale tu zaraz będą nowe jednostki, tu też. Dobra, wracając. Grodno, to werbuj jednostki i uderzysz na tych buntowników. Psków się powerbowało idealnie, więc teraz tak, twoja armia... Nie masz takiego ruchu jeszcze, ale ty będziesz miał spowolniony ruch przez te katapulty, więc sądzę, że poruszanie się z nimi jest kompletnie bez sensu. Wyjmiesz mi tą armię. Całą mi wyjmiesz tą armię. Okej. Okay. I ty wejdziesz tutaj do Nowogrodu. Nie wejdziesz. No to pięknie. Dobra, wróćcie z powrotem. To będzie trzeba też garnizon zostawić w tym problem, ale coś zawsze postaramy się ustukać. Pyk, church, pyk. Bakehouse, Ryga, Market, Rewal, Town Hall, Church, Królewiec,
tutaj się kończy robić, więc spoko, będzie Porcik, Toruń, cyk, Kraków, 4 tury, Płock, cyk, Halicz, coś trzeba dobrego postawić, Ina postawimy, Baja, a niech będzie, cyk, zobaczymy, nasz dyplomata oczywiście powinien wędrować w tę stronę cały czas. Starać się przynajmniej tam dojść. Nie, Bizancjum to jest naprawdę silny skurczybyk i jego pokonać to będzie naprawdę problem. Właśnie, dyplomatę, bo ja będę dla Niemców potrzebował dyplomatę. Dobra, wybierz to. Wyślij jednostki tutaj. Co tu robi Nowogrodian Family Bember? No wam tak nie wiem, ale okej. I dobra, tyle. Trzy z Smoleńsk. Dobra, ten garnizon będzie musiał zostać stąd zabrany, czyli wy oczywiście zostajecie zabrani wszyscy. Bez jakiegokolwiek dowódcy, chociaż szkoda, żebyście się marnowali tutaj wszyscy, więc weźmiemy was i ciebie i ty będziesz zmierzał już po prostu w tą stronę, ok? I sobie będziesz leciał, przyjacielu. Ty nie masz ruchu, to jest gówno buntownik, w Grodnie dowerbujemy jednostki, super. 67. tura aktualnie będzie wchodzić, a o Mongołach dalej nic. Ciekawe. Mieli być w 75. turze? Ja czekam, specjalnie się osrałem, nie prowadzę dalej wojny, nie robię ekspansji w tamten teren i rejon. A tu nic. Miejmy nadzieję, że Mongołowie pójdą po rozum do głowy i uderzą po prostu na południe, czyli pójdą w Bizancjum i tak dalej, bo tam jest przeciwnik, który naprawdę byłby dla nich wyzwaniem. Po mnie by się przejechali, jakby chcieli. The King of Sicily is dead, ok. The Cuman is dead, The King of England is dead. Wszyscy zdychają. Raport końca tury? Bizantyjczycy są najbardziej rozwinięci, frakcja przywrócona do łask King of England, okej, okay, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Weźmiemy sobie was i po prostu postaramy się rozbić tych panów. Poleć. Umiarkowana... Ej, wy sobie ze mnie je robicie, że moi żołnierze nie potrafią... Ile ty masz ludzi, chłopie? Co? Nie, są jakieś śmiechy chie po prostu. Nie, wy sobie ze mnie żarty chyba robicie. Przecież to chciałem na automacie rozwiązać na szybko. Tylko i wyłącznie po to, żeby... Ty nie masz ruchu, ty nie masz ruchu, ty masz ruch, ty masz ruch. O, no tak ma być. A pierdziele. Boże. Grodno tutaj, dziękuję. Przeszkul się. O Jezus Maria. Dobra, we Wrocławiu co zostało postawione? Świetnie, ideolo. Mam tutaj włóczników, włóczniczą milicję, co będzie oczywiście debilne, jeżeli strzelcy, to sobie od razu stawiam od buta, od bomby. W Szczecinie jeszcze nic nie mogę postawić. Bardzo dużo tej spear milicji mam, która jest kompletnie bezużyteczna. Kafa. Kafa mi się denerwuje, ale nie będzie niedługo. Ty mi się nie będziesz irytował. Peryslaw. Tutaj potrzebuje oczywiście garnizon, więc przeszkolimy cię. Położymy to i tutaj będzie dosyć duża armia. Ty sobie zostaniesz tutaj trzech generałów specjalnie w Briańsku. W sumie jednego generała z Peryslawa mogę dosłać do Briańska, jako defensywę po prostu mobilną. W Briańsku stoi dość dużo ludzi i Briańsk się miał przeszkalać, ale z tego co widzę to nie za bardzo mu to wyjdzie, więc zabierzemy sobie po prostu to i wy będziecie sobie lecieć po prostu do Europy. Smoleńsk, garnizon, ok. Dobra, trzeba zrobić teraz tą sprawę z Nowogrodem. Kurde, dużo tu jest klikania, nie? Ty wejdziesz tu i co ty z tego mi możesz przetrenować? Wszystko praktycznie. I tu są dwie tury. Czyli tutaj będą dwie tury po prostu czystego czekania. Chyba, że zrobię to tak. No to będą tak czy inaczej dwie tury niestety czystego czekania. A szkoda. Czemu to się nie może przeszkolić? Aha, bo wy się będziecie przeszkalać w sensie nie ludzi, tylko... Okej, okay, dobra. To tu będzie jedna tura. I ta armia, czyli ty i ty, wyjdziecie stąd. Ty, Michale, zostaniesz w tej osadzie, a reszta poleci z tamtą armią. Dobra, to będzie legit. I ta armia po prostu będzie ruszała też na Niemców. Idealnie. Wilno, zwerbowałem coś, niby zwerbowałem. W Pskowie, nie zwerbowałem, w Pskowie tutaj dużo postawiłem jednostek. Dużo, dwie. Agenci. Bishop z Mińska. Wyjdź i nawracaj mi to. Ty lecisz tutaj. Świetnie. Kurde, trochę to będzie popieprzone, bo jest bardzo dużo dosyć klikania i ustawiania tego wszystkiego, więc... Sami widzicie, że cały odcinek praktycznie przegadałem i kompletnie nic nie zrobiliśmy. Tutaj pod Krakowem stoi nowogrodzki jakiś koleś. Sądzę, że nie będziesz w stanie kompletnie mi nic zrobić. Wyślijmy sobie tutaj gościa, dyplomatę. Ty lecisz
tutaj. Będziemy z was ustawiać jakąś konkretniejszą armię po prostu, która ruszy do akcji. Ej, Praga by padła praktycznie za darmo. I to tak całkowicie za darmo. Następna osada Cesarstwa Niemieckiego jest tutaj na południu. Tam jest. Wiedeń. I Wiedeń już jest chroniony, no bo to jest stolica, prawda? To by to zaatakowali. Chyba, żebyśmy to ominęli. No cóż, dobra, czyli dobrze wiedzieć, że Magdeburg jest praktycznie darmowy. Hamburg jest też darmowy, z pięknym, rozwiniętym zamkiem, więc sądzę, że ja się przejadę po tym cesarstwu niemieckim, tak całkowicie serio. Dobra, słuchajcie, wiecie co, tak całkowicie szczerze, to nie ma sensu, przepraszam za taki tylko gadany odcinek bez bitew, możecie napisać swoje sugestie, jak chcecie, żeby takie odcinki po prostu wyglądały w przyszłości. Ja skipnę sobie parę tur, po prostu przelecę do przodu, o, herezja. Pięknie. Ja sobie po prostu przelecę parę tur do przodu i spotkamy się w momencie, w którym już będę przygotowany i po prostu gotowy w 100% do ataku na Cesarstwo Niemieckie. Więc jeszcze troszeczkę werbowania mi tutaj zostało, troszeczkę budowania, to definitywnie. Nowogród mnie znowu zaatakował. Jakkolwiek debilnie to nie brzmi, to tak? Znowu mnie zaatakowały te debile. I teraz tak. Ty, śmietniku, masz w Moskwie mały garnizon. Sądzę, że moi najemnicy będą w stanie. Gdzie są moi najemnicy? Ty, przyjacielu, lecisz tu. Ty, przyjacielu, będziesz lecieć tu. Ja tu gdzieś miałem armię najemników. I powiem ci tak, Nowogród. Ja ci, kurde, pokażę. To jest nowogródzki zamek w Riazaniu. Ja ci pokażę, mordo. Ja ci zdobędę Moskwę i po prostu tam się osiądę tymi najemnikami. A Smoleńsk i tak dalej, to wszystko będzie przygotowane na najazd Mongołów. Dobra, weź mi wszystko to. Ty bądź moim garnizonem nowogrodzkim po prostu. A tutaj zostanie jeden typ. Najstarszego gościa zostawię. 26-38, wejdź sobie w Nowogrodzie sieć. Idealnie. Powinieneś być w stanie to po prostu wszystko utrzymać bezproblemowo. Dobra, ta potężna armia to nawet nie ma sensu, żeby ona się zderzała z buntownikami, ty będziesz po prostu lecieć. W Pskowie mogę dodatkowo coś dowerbować tej armii. Nie, nie potrzebuję. Wy będziecie lecieć tu. Droga zablokowana, kapitan Henryk. No, kapitanie Henryku, może byś chciał odejść, albo nie, nie chciałbyś odejść. W Wilnie mógłbym coś dowerbować, to moglibyśmy to zabrać po prostu ze sobą w drodze, nie? Dobra, w Grodnie nie mogę nic ciekawego dowerbować. W Rydze też, ale wszystko już jest ok, bo chodzimy już na takie podatki w miarę normalne i tutaj już się dzieje po prostu magia. Zrób mi market. Chyba będę ustawiał automatyczne po prostu kontrolowanie tych osad, bo już sobie nie daję rady po prostu. Nie, nie rób mi tego, to nie ma sensu. Zrobisz mi to, później mi zrobisz Night Stables. Aha, to będzie dobre. Szczecin się zrobił, jeszcze jedna tura. Dobra, nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Ja sobie troszeczkę poza odcinkami, już poza materiałami po prostu poklikam w razie czego. I to by było w sumie na tyle. Ja się z wami żegnam, napiszcie w komentarzach, co sądzicie i widzimy się już jutro o tej samej godzinie.